Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Kojarzycie ten motyw, że twórcy Gwiezdnych Wojen potrafią dorobić po 20 latach całą historię do postaci, która pojawiła się na ekranie przez pół sekundy? Tak jak na przykład wpadli na to, że ten starszy rebeliant z Powrotu Jedi to tak naprawdę Kapitan Rex, weteran największego konfliktu w galaktyce i jedna z najważniejszych postaci w animacji Wojny Klonów? To wyobraźcie sobie, że ostatnio Emil Pagliarulo, główny scenarzysta Bethesdy, w swoim wpisie w serwisie X stwierdził, że jeden z żołnierzy pojawiających się w intrze pierwszego Fallouta, konkretniej w scenie egzekucji kanadyjskiego rebelianta Tonate, czyli męska wersja protagonisty Fallout 4, który, jak wiemy z gry, był w przeszłości żołnierzem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, uczestnikiem wojny chińsko-amerykańskiej. Wychodzi na to, że przed walkami na Alasce wziął udział w aneksji Kanady i bardzo bawiło go to, jak jego koledzy obchodzili się z jeńcami, chociaż warto zaznaczyć, że sam za spust nie pociąga. Co myślicie? Bo ja przyznam, że mnie to strasznie rozbawiło. Z tą wiedzą Fallout 4 już nigdy nie będzie taki sam. Już wiem, skąd w jedynym ocalałem te wszystkie skłonności do przemocy. Nie pytajcie kobiety o wiek, mężczyzny o zarobki, a najta co się działo w Kanadzie w 72. Wpis ten podzielił graczy, dlatego w kolejnych Pagliarulo zaczął powoli wycofywać się ze swoich słów, stwierdzając, że nie każda informacja podana przez twórców musi z automatu stawać się kanonem. A Nate nie jest zbrodniarzem wojennym. Jasne. Na własne oczy widziałem, co zrobił z Instytutem.